Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że mam troszeczkę więcej czasu, ponieważ niestety nie zdołałem 10-minutowej prezentacji. Jestem prezesem nowej spółki, spółka ZO. Spółka istnieje na rynku mniej więcej od roku i tak jak już pani redaktor powiedziała, zajmuje się Miskantem Olbrzymim przede wszystkim. Dosłownie w dwóch słowach chciałem powiedzieć, dlaczego czuję się kompetentny do tego, żeby mówić o palecie Miskantem, troszeczkę przedstawić spółkę. To jest takie bardzo mądre zdanie, które mój kolega wymyślił na stronę internetową, natomiast bez cytowania go. Zajmujemy się Miskantem, zajmujemy się nim na tyle skutecznie, że zostaliśmy docenieni i otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Kapitał dla Energii jako podejście innowacyjne dla zakładania i prowadzenia i wykorzystania biomasy z plantacji energetycznych. Jesteśmy przede wszystkim spółką badawczo-wdrożeniową. Mamy zespół naukowców, ale nie tylko naukowców związanych z przemysłem energetycznym, którzy zdobywali swoje doświadczenie na całym świecie. Tu jest kilka takich praw, z którymi czujemy się blisko związani. Takie ośrodki naukowe, w których zdobywaliśmy doświadczenie, mieszczą się oczywiście w Polsce jak najbardziej, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Australii, w Chinach również. Trzy główne nurty prac badawczo-wdrożeniowych, którymi się zajmujemy. Najpierw powiem, że jako materiał do badań stosujemy biomasę drugiej generacji, którą rozumiemy jako właśnie między innymi biomasę z Miskanta, czyli tak zwaną biomasę lignocelulozową, ale bardzo interesującą branżą to jest biomasa trzeciej generacji, czyli już mówimy o makro i mikroalgach. Główne zakresy naszej działalności, naszych prac badawczo-wdrożeniowych, główne kierunki. Klasyczne badania hodowlane, klasyczna biotechnologia rolna, biotechnologia roślin, agronomia, sposoby uprawy, sposoby zakładania plantacji również. Drugi kierunek to jest badania w zakresie biotechnologii procesowej, konwersji biomasy, klasycznej, spalanie, fermentacja, również produkcja pelety. My chyba możemy tutaj trochę podciągnąć. Trzeci taki kierunek to są badania nowych roślin energetycznych. I tutaj nie mówimy o innych znanych roślinach typu wierzba, topola, czy ślazowiec, czy cokolwiek tam się jeszcze pojawia. Bez absolutnie dyskredytowania tych roślin, których nie wymieniłem, ich jest dużo. Mówię o tym dlatego, bo kiedyś na jednej konferencji byłem świadkiem, kiedy zarząd z sali padł, dlaczego tam nie wymienił tej rośliny. No. Ich jest dużo, nie będę wymieniał wszystkich. Są to rośliny, o których nie mówi się jako roślinach energetycznych jeszcze, a są obiecujące rośliny o dużym potencjale. Na przykład Arundodonax. Może pan powtórzyć? Arundodonax. Jeszcze raz. Arundodonax, nie ma polskiej nazwy. Jest to roślina, która pochodzi z południowej Europy, Korsyki, Turcji. Dosyć dobrze zaklimatyzowała się na naszych polach eksperymentalnych w Polsce. Jest to roślina z wyglądu podobna troszeczkę do Miskantusa, aczkolwiek dużo, dużo większa. Problemem jest opanowanie jej, także nad tym teraz pracujemy. Jest to roślina o ogromnym potencjale wzrostowym, mniej więcej 7-metrowym. Nie jest to prezentacja handlowa, dlatego dosłownie jeden slajd o tym, co robimy biznesowo, przemysłowo, tak jak mówiłem, istniejemy przy przemyśle. Jedną z rzeczy, które robimy dla chleba, jak można powiedzieć, to jest to klasyczne zakładanie plantacji Miskantusa. Wyróżnia nas potencjał i innowacyjne podejście do tego, kompleksowe, i tego, że wiemy, jak to robić. Nasz potencjał do 4000 hektarów na sezon, jeżeli chodzi o zasadzenie. Jest to konieczne, jeżeli mówimy o dostępie biomasy z Miskantusa. Ta skala jest niezbędna. Obecnie, co prawda, nie jesteśmy w stanie jej wykorzystać w Polsce. Niestety, bardzo byśmy chcieli, ale nie jest to możliwe. Trochę mi ścięło. Dlatego wychodzimy z naszą ofertą, prowadzimy projekty na Ukrainie, prowadzimy projekty w Anglii, w Afryce, co się okazało bardzo ciekawe. Tutaj jest też napisane w Australii, ale to jest trochę mylące. Australia jest bardzo trudnym rynkiem ze względu na bardzo restrykcyjne prawo odnośnie importu gatunków na ten kontynent. To jest inwestor z Australii, obsadzenia mają miejsce gdzie indziej. I do głównego tematu. Nowości pewnie nie odkryję, ale najpierw chciałem jeszcze raz, dlaczego, jaki jest w ogóle sens peletowania. Transport, jeszcze raz transport. Tak mówią moje doświadczenia, rozmowy z ludźmi, którzy ten
tym pelletem się zajmują, biomasą się zajmują. No, można się zgodzić z ludźmi, którzy twierdzą, że produkcja pelletu technologicznie, teoretycznie jest bez sensu, tak? Bo to jest niepotrzebny krok pomiędzy produkcją biomasy w surowej postaci i spalaniem. Ale to jest teoria. W praktyce to wygląda zupełnie inaczej. Bo z każdym kilometrem, z którego musimy sprowadzić tę biomasę, no ten sens pelletowania robi się coraz większy. A niestety w tym momencie dostępność tej biomasy lokalnie, tak jak to powinno być, jest taka, że no ten pelet trzeba sprzedać. Natomiast żeby już tak teoretycznie nie mówić tak źle o tym peletowaniu i żeby nie zostawić po sobie wrażenia, że tak zupełnie uważam, że ten krok jest bez sensu, jest kilka plusów speletowania również teoretycznie i również technologicznie. Przede wszystkim ujednolicenie wielkości cząstek, tak? To dla niektórych instalacji jest niezwykle istotne. I również poprawa parametrów fizykochemicznych biomasy po peletowaniu. Tutaj mówimy przede wszystkim o łamaniu wiązań, związków chemicznych, zmiana struktury składu ściany komórkowej rośliny, polepszenie, ponieważ jak wiadomo peletowanie jest to proces termiczny, co generuje pewne zmiany w składzie chemicznym. Później również lepsze parametry tej biomasy niż biomasa surowa. Poza transportem, jaki może być powód do peletowania? No, w idealnym świecie powinno być tak, że jak już jest zatwierdzany projekt instalacji, to wiadomo skąd ta biomasa do tej instalacji będzie pochodzić, jaka to będzie to biomasa i tak dalej, ale też wiemy, że nie zawsze tak jest, dlatego jesteśmy świadkami tego, że w przypadku niektórych instalacji ta biomasa jest szukana gdziekolwiek, jakkolwiek. No. Jeżeli chodzi akurat o Miskanta Olbrzymiego, jego struktura ściany włóknista, budowa, pokazuje to, że w przypadku niektórych instalacji jego surowa forma jest po prostu nie do zastosowania. Te młyny po prostu nie dadzą radę odpowiednio go rozdrobnić, żeby się dobrze spali. Pelet rozwiązuje ten problem. I teraz kilka mitów. Ja jeszcze obecnie spotykam się z takim założeniem, z taką tezą, że produkcja peletu z Miskanta jest bardzo trudna albo wręcz niemożliwa. Mówimy o produkcji peletu z Miskanta jako 100% wkładu w ten pelet. No ja się pozwolę nie zgodzić z tą tezą. Natomiast jestem w stanie powiedzieć, chyba, tak mi się wydaje, co może wpływać na taką ocenę sytuacji. Przede wszystkim zły termin zbioru. Biologia rośliny jest nieubłagana. To znaczy, jeżeli tniemy miskanta na jesień, a to się jeszcze czasami praktykuje, to ta biomasa będzie pełna związków azotu, fosforu, będzie pełna wody, wilgotność będzie wysoka. Miskanta tniemy, proszę Państwa, luty, marzec, początek kwietnia. Wtedy wszystkie te składniki są w systemie korzeniowym, biomasa jest sucha i wolna od tych, albo powiedzmy zawierająca śladowe ilości tych związków. Rozdrobnienie. Nieodpowiednie rozdrobnienie wstępne biomasy. Przede wszystkim niehomogenne, co jest najważniejsze. No i jeżeli mamy źle rozdrobniony wkład, no to ta, bez względu na jakość instalacji, ten pelet nie może być dobry. Kolejny błąd, bardzo częsty, założenie, że miskanta peletujemy jak słomę. Miskant to słoma nie jest. To jest zupełnie inna roślina, ma zupełnie inną budowę ściany komórkowej. Można zaryzykować stwierdzenie, że bliżej mu do biomasy drzewnej niż do słomy. Tak naprawdę należałoby zastosować osobną kategorię, czyli ta biomasa lignocelulozowa. Co za tym idzie, instalacje, na których próbuje się peletować miskanta, są czasem po prostu technologicznie źle dobrane. Jeżeli chodzi o pelet z miskanta, jest możliwy do wytworzenia i to jest to materiał wysokiej jakości, jest to proces łatwy. To jest zdjęcie, które zrobiłem w jednym z angielskich hipermarketów, proszę Państwa. 100% pelet z miskanta. Znam to firmę, która to robi, oni też robią to oczywiście na dużą przemysłową skalę. Pelet jest bardzo fajny. No więc jak to zrobić, żeby to było dobrze? No przede wszystkim, może to nie powiem nic nowego, może będę powtarzał to, co się powtarza bardzo często, ale jakość sprzętu, jakość projektu i rzetelność producenta, proszę Państwa. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem skoku ekonomicznego Chin, Indii. Naprawdę uważam, że na pewno za kilka lat zarzucą rynek produktami wysokiej jakości, idąc śladami Japonii, ale dajmy im jeszcze te kilka lat. Naprawdę teraz to chyba nie jest dobry kierunek. Rozdrobnienie. Przede wszystkim, można powiedzieć, nie za duże i nie za małe, odpowiedniej wielkości, ale przede wszystkim homogenne,
te rozmiary cząstek muszą być zbliżone do siebie. Żeby tak było, bardzo często to rozdrobnienie musi być dwuetapowe. Dwie różne technologie rozdrobnienia, nie wiem, na przykład sieczka i potem młyny kulowe albo jakiekolwiek dwie inne technologie, wtedy to ma dużo lepszy efekt. Problemem, który się też pojawia podczas peletowania, to jest pył. Po pierwsze, pył powoduje, że pelet gorzej się peletyzuje, gorzej się trzyma. Po drugie, jest to strata na biomasie, a więc strata pieniędzy. Ważne, żeby zwrócić uwagę na kontrolę tego pyłu i wydobywania się tego pyłu podczas procesu peletowania. Ewentualnie, jeżeli taki pył istnieje, żeby go cofnąć do początku, żeby on cofnął do początku procesu produkcji peletu. Żeby po prostu nie tracić tej biomasy. To jest takie fajne rozwiązanie, które zaobserwowałem na jednej z farm, która oczywiście to jest lokalny, mała skala. Rozdrabniarka bezpośrednio na ciągniku, bela cała, skanta jest rozdrabniana po drodze do linii do peletu. Tak jak mówię, mała skala, ta farma produkuje prąd i ciepło dla siebie i dla okolicznych przedsiębiorstw. Fajnie, bardzo ładnie to działa, bardzo dobra jakość. O, tutaj na tych zdjęciach widzimy, jak mniej więcej powinna wyglądać, jak powinien wyglądać miskan, zanim się go zastosuje do peletowania. Mniej więcej jak powinien być rozdrobniony. Może jak już wiem, że tego miskanta można peletować, można zrobić dobrze, to dlaczego to robię z miskantem? Akurat. Przede wszystkim miskant to jest stabilne źródło biomasy. Szybko rosnące. W przypadku słomy mamy taką sytuację, że energetyka, kupując słomę, konkuruje nie tylko sama ze sobą, ale również konkuruje z tymi, którzy tą słomę kupowali do tej pory, czyli z jej tradycyjnymi zastosowaniami, chociażby wyściółka dla zwierząt, czy podkłady do pieczarkarni. W przypadku miskanta, chociaż szczerze Państwu powiem, on się też świetnie do tych zastosowań nadaje, ale w przypadku miskanta nie ma tego problemu, bo miskant jest uważany za roślinę energetyczną i w Polsce przynajmniej jest stosowany tylko na cele energetyczne. Poza tym jest to roślina, która ma szybki przyrost rok do roku, więc te różnice pomiędzy jakością wyjściowego materiału rok do roku się nie są zbyt duże, one są mniej więcej na stałym poziomie. Poza tym jest to bardzo kaloryczna roślina o niskiej wilgotności. Proszę Państwa, nasze badania i to jest wynik średni, pokazały, że pelet miskanta może mieć 19 kg/kg. Są badania z zeszłego miesiąca. Kolejnym plusem miskanta, niskie koszty prowadzenia plantacji. Okej, duże koszty założenia, ale o tym mówię w badach. Ale jak już zainwestujemy pieniądze w plantację, to koszty jej prowadzenia są dość niskie. No, miskant jest rośliną niezwykle odporną na stresy środowiskowe, na warunki klimatyczne, na szkodniki, na choroby. Dlatego koszt, pieniądze wkładane i ryzyko związane na przykład z wymieraniem plantacji, czy z ze zniszczeniem jej przez szkodniki, przez choroby jest bardzo niski. Nawet koszt nawożenia chociażby. Kolejną ogromną zaletą miskanta jest to, że w sposób naturalny dosusza się sam, nawet do 12% wilgotności. Po pierwsze dlatego, że to jest to, o czym już mówiłem, że woda podczas zbioru jest odprowadzona praktycznie całkowicie do systemu korzeniowego. Po drugie dlatego, że miskant leżąc na polu już ścięty dosusza się sam. Nawet jeżeli jest jakiś deszcz, śnieg, topnienie, on nie chłonie tej wody, on ma taką budowę ściany pomokrowej, że on nie chłonie tej wody. Więc on się dosusza, leżąc nawet w deszczu. Istnieją instalacje, które umożliwiają produkcję peletu z miskanta, równocześnie peletu z biomasy drzewnej, co powoduje, że jest to bardziej uniwersalne rozwiązanie. I ostatnia zaleta dla nas w firmie niezwykle istotna. Produkcja biomasy, czy to w formie peletu, czy to w formie zdrowia z miskanta, jest produkcją neutralną dla środowiska, a więc zrównoważoną. Punkt jest tutaj podany jako ostatni, ale my do tego przykładamy duże znaczenie, jest to niezwykle istotne dla nas. Jakie są wady? Konieczność rozdrobnienia zdrowej biomasy, tutaj w przypadku miskanta trzeba szukać specjalnych rozwiązań ze względu na to, że jest to materiał bardzo włóknisty, ale takie rozwiązania są i nie są wcale trudne do znalezienia. Wadą jest zawartość popiołu. No i jak w przypadku większości plantacji energetycznych, wysokie koszty założenia tej plantacji.
wysokie koszty i na hektar. No w tym momencie ceny założenia mówimy o usłudze kompleksowej, tak? Nie o sprzedaży materiału podłogowego, tylko założenie plantacji pod klucz. No to to się wymaga około 12 tysięcy złotych, tak? To znaczy to jest cena wyjściowa. Jeżeli mówimy o, a przy zagęszczeniu na hektar. Nie, rizom. Proszę pana, my nie stosujemy jednego rozwiązania dla każdego kawałka ziemi, odpowiadając na pytanie, jak ją posadzimy. Musimy zacząć pole i wtedy to możemy posadzić tam. My gwarantujemy jedno, że tam wyrośnie te 10 tysięcy, to jest optymalnym zagęszczeniem dla miskarna. A ile my posadzimy, żeby te 10 tysięcy wyrosło, to nie ma wpływu na cenę i to jest wszystko na naszej stronie. My gwarantujemy, że tam będzie 10 tysięcy wyrośnie tych roślin. To czy my tam posadzimy 12, 15 czy 20 tysięcy, żeby to osiągnąć, no 20 może przesadzimy, ale to ile my tam posadzimy, żeby to osiągnąć, nie ma wpływu na cenę i to jest jak gdyby nasz problem, tak? A jaka jest wydajność rocznia? No to też, wie pan, no podaje się średnią wartość na poziomie około 20 ton z hektara, ale to też jest, to też mówi się średnio. Tak, bo jeżeli pan, to też zależy od miejsca, to nie tylko klasa ziemi ma na to wpływ. Ma na to wpływ jakość sadzonek, sposób zasadzenia. Jest masa zmiennych, które mogą spowodować, że ta wydajność będzie się wała. Ja panu powiem, że można osiągnąć nawet 25 ton z hektara. On do pełnej, znaczy on rośnie w roku, natomiast osiąga pełną wydajność. Też zależy, ale dodajemy średnią wartość, bo jakąś wodę trzeba. Wiem, że Państwo wiecie. Można powiedzieć, że to było 3 lata. Ale możliwe, że osiągnąć tą wydajność po 2 latach. A możliwe, że będzie to średnio, będą osiągnąć tą wydajność po 4, a może 5. Trzeba naprawdę wiele szczegółów dopracować. Znaczy, to nie jest jakaś tam magia. Znane fakty, tutaj jest masa, o których trzeba pamiętać. Żeby ta plantacja szybko doszła do optymalnej wydajności, żeby ta wydajność była duża. No i przede wszystkim, żeby te rośliny zawisły. Dużo mówi się o miskancie w aspekcie przezimowania i ryzyka przezimowania. No, ja wiem, że są plantacje w Polsce, które wymarzły, ale no, ja powiem szczerze, że moje doświadczenia mówią o tym, że miskant zimuje w Polsce. Tak? Zimuje na północnym wschodzie, zimuje w Bieszczadach. Nie będę mówił, że zimuje po polsku, bo akurat po polsku to nie sztuka, żeby coś przezimowało, ale zimuje. Po prostu trzeba wziąć pod uwagę warunki, lokalne warunki klimatyczne, które tutaj panują. Historię przynajmniej z 5-6 lat, co tam się działo, dobrać głębokość sadzenia, dobrać odpowiednio żywotne rizomy i wtedy przezimuje. A wymagania grzebowe? Wie pan co, no wymagania glebowe nie są duże, no tak naprawdę bardziej liczy się to, co z tą ziemią było robione przed tym, jak się sadzi miskanta. Oczywiście, że klasa wegetacyjna wpływa na wydajność, tak? Jak w przypadku każdej rośliny, ale no myślę, że na czwartej klasie spokojnie możemy założyć dobrą plantację. Na piątej klasie widziałem już dobre plantacje. No wiadomo, że na szóstej klasie nie osiągniemy wydajności na poziomie 20 ton z hektara, ale ziemia jest na tyle tańsza, że ekonomicznie może być zasadzony ten biznes dla 17 ton z hektara, tak? Ja widziałem plantacje, gdzie oceniamy wydajność, oczywiście jest to szacunkowe, to jest szacunek, tak? Na 25 ton z hektara na czwartej klasie. Ale to jest na razie szacunek ostrożny, musimy to potwierdzić jeszcze w konkretnym pomiarze. Jeszcze jakieś pytania? Zachęcam. Jeszcze pytanie o odnośnie składowania. Znaczy przeważnie na polu, tak? Tam w miejscu zbioru. Czy on nabiera wilgoci? Nie nabiera wilgoci. Nie nabiera wilgoci. To jest wręcz przeciwnie, traci jeszcze wilgoci. Może padać, nie nabierze wilgoci. Mimo, że jest zbalotowany, tak? Mimo, że jest zbalotowany. To jest kwestia struktury ściany komórkowej, która nie pozwala, żeby miejska płonął wilgoć. On może być mokry na zewnątrz, ale on nie chłonie tego do środka. Dlatego miskant jest normalnie składowany na polu wszędzie w Europie i na świecie, bo Stany są takim potentatem miskantowym. Jeszcze pytanie odnośnie zbioru, bo to jest też problem, bo nie wchodzi w rachubę, jeżeli mówimy o większych obszarach sieczkarni, bo praktycznie nie można tego składować. Nie ma możliwości, żeby składować takie wielkie objętościowe ilości, tym bardziej powiedzmy, że on by ta sieczka nabierała jednej wielkości. Jeżeli to było na znaczy, wie pan, sieczka, tak? No właśnie, plantacje, jeżeli chodzi o zbiór, wie pan, bo w Europie no, rzadko można spotkać, patrząc na stronach internetowych, jakieś samo jest do siarki, które porządnie to zetną, bo ściąć to jeszcze nie sztuka, tylko potem, żeby prasa to odpowiednio sprasowała
jeszcze, żeby urządzenie, które wstępnie rozdrabia, nie było problemu z rozdrobieniem tego. Jeżeli w naszym przypadku byłby problem, żeby dostać, pomijam te wszystkie zaczepiane tam rozdrobnięte i tak dalej, bo to tam jest na małe obszary, może to jeszcze to zdaje egzamin. Ale tutaj chodzi o tempo. To, co się widzi, że są takie strony, czy jakieś inne maszyny. To jest kwestia jeszcze tam, no, tych urządzeń no, nie są dostępne. Czy Państwo macie też tu coś w Polsce, jakieś doświadczenie? Ja powiem tak. Mamy doświadczenia w Polsce, nie tylko. Są standardowe urządzenia. To są urządzenia dostępne w Polsce. Normalne prasy. Prasy tak. Tak. Jeżeli chodzi o ścinanie, ale nie jestem specem od sprzętu rolniczego, dlatego nie chciałbym tutaj jakiejś herezji opowiadać. Natomiast no, mój kolega, nasz główny agrotechnolog, pewnie panu tutaj bardziej powiem. Ja wiem, że to są ogólnie normalne dostępne urządzenia. Tak jak my rozmawiamy, nie mogę panu przesłać listę sprzętu, to jest dla mnie, nie ma problemu. Listę sprzętu, z którym można to robić. Jeżeli to jest dedykowane? Nie, absolutnie nie. To jest, mówię, nie wiem, czy nie powiem herezji i czegoś nie pomylę, jeżeli chodzi o sprzęt rolniczy, ale wydaje mi się, że mówię mowa tutaj o sieczkarni polowej po prostu niesiekającej, tak? No nie jest to. A tutaj, jeżeli o to chodzi, to jeżeli to jest ta sieczkarnia polowa bez siekania, no to przykro mi, że pan się nie zgadza, ale tak jest. W tym to się tnie. To jest standardowy sprzęt polowy, nie ma z tym żadnego absolutnie problemu. Mówię, ja akurat nie jestem specjalistą od rolnictwa i sprzętu rolniczego, ale to wiem na pewno, są standardowe urządzenia. Poza zasadzką. Wie pan, bo tutaj po to zetnie to, tylko że nie zbierze się, wie pan, słomy nie sprasuje się należycie. I może być, to mogą być różne prasy, no akurat historujemy różnymi prasami i był problem ze zbiorem, po prostu zwykłą pokosówką. Chciałem pana bardzo przeprosić, ale pani redaktor właśnie mnie pogoniła, żeby dyskusję przenieść na później, tak? Bo jakiś plan naruszamy. Ja bardzo chętnie wrzucę do pana z tym tematem. I naprawdę proszę mi uwierzyć, że to jest standardowy sprzęt. Możemy po mojej prezentacji o tym porozmawiać sobie, naprawdę. Dobrze, dalej. Miska, czy tylko spalanie? Wiem, że miska w formie surowej czy w formie peletu, jeżeli instalacja jest odpowiednia, spala się pięknie, z dobrym materiałem. Suchym, niska wilgotność, wysoka kaloryczność ze względu na zawartość różnych składników ściany komórkowej. Ale to, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, jest to świetny materiał do innych technik, o których należy szeroko chyba mówić, coraz szerzej, to znaczy gazyfikacja, technologia znana od dawna, chyba mało rozpropagowana. Dlaczego my budujemy tyle biogazowni? Nie mówiąc o biogazowniach, budujmy te biogazownie. A dlaczego tak mało się mówi o gazyfikacji? Pewna fizykochemiczna metoda konwersji do energii, do ciepła, sprawdzona od wielu lat, mało zawodna, idźmy w to. Piroliza, czy też szybka piroliza, więc już produkcja biooleju, tak? My jesteśmy po testach wszystkich tych metod konwersji na pelecie z miskantej, na surowej formie, to jest świetne paliwo do tych technologii. Mało tego, no, jeżeli chodzi o potencjał tej rośliny, który jest ogromny, no ja bym zaryzykował stwierdzenie, że wyciśnięto z tego miskanta może z 50% jego możliwości. Na całym świecie prowadzone są badania po to, żeby zwiększyć, polepszyć charakterystykę tej rośliny, zarówno jeżeli chodzi o odporność, my również to robimy. Od razu mówię, że nie robimy modyfikacji genetycznych, żeby uprzedzić jakieś obawy. Chodzi tutaj o zwiększoną odporność na stresy środowiskowe, to jest ostatni slajd, także już kończę. Zmianę składu ściany komórkowej, czyli zwiększenie zawartości ligniny, która odpowiada za wartość opałową tej rzeczy. My to również robimy, to wcale nie jest takie skomplikowane. I już. I drodzy Państwo, ja długo dzisiaj na pewno nie zostanę, ponieważ ostatnio rytm mojego życia, do której moja 10-letnia córka, także muszę gnać do domu. To jest namiar na mnie i na firmę. Gdybyście Państwo chcieli porozmawiać o miskancie, nie tylko w aspekcie peletowania, jestem bardzo otwarty i bardzo, bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania. Spotkamy się, porozmawiamy. Bardzo dziękuję.